Siemano, jestem Sawid Hearthstone. Dzisiaj popatrzymy sobie na karty, nowe karty, które wyjdą do Hearthstone już niedługo z dodatkiem Wizbanks Workshop. Hype, jeśli chodzi o ten dodatek, sięga absolutnie swojego zenitu, więc już można powiedzieć bez kitu, kart rozkwitu, nakarmy tę żądzę apetytu, patrząc na karty, zaczynając od maga. Yogg in the Box, od razu z grubej rury, a w zasadzie z grubej zabawki zaczniemy. 8 many, zaklęcie cienia, które rzuca 5 losowych zaklęć. I jeśli nasz deck nie posiada minionów, to te zaklęcia kosztują 5 lub więcej. Mam dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć o tej karcie i one będą bardzo konkretne. Pierwsza jest taka, że mam nadzieję, że ta karta będzie wesołą, memiczną, bekową, zabawną kartą, którą gdzieś tam czasami będzie można się będzie przy niej pośmieć. I tym samym mam nadzieję, że nie będzie ta karta po prostu kompetytywna, bo takie efekty... Oj, niedobrze. Oczywiście wersja z rzuceniem 5 losowych zaklęć jest trochę średnia, ponieważ jak dostaniemy jakieś tanie zaklęcia, to tak słabo, to jest jednak 8 many aż. Yogg Saron za 10 many potrafił rzucić o wiele więcej zaklęć, w sensie ten jeden, drugi czy trzeci Yogg, którego wydaliśmy, który został wydany w grze. Oby to nie było tylko kompetytywne. Żałuję trochę, że ta karta nie ma efektu, na przykład, że jeśli na przykład nie mamy minionów, to one, nie wiem, okej, kosztują 5 lub więcej, ale na przykład preferują raczej trafianie na stronników, albo że to są jakieś maga karty, żeby to jednak było jakkolwiek, wiecie, w pewnych ryzach rozsądku. No ale to jest Yogg Saron, raczej o ryzach rozsądku tutaj mówić nie można. I nie można też mówić o ryzach rozsądku, jak patrzymy na kolejną kartę. Manufacturing Error, zapinajcie pasy. 6 many, dobierz 3 karty, jeśli nie mamy stronników w deku, to one kosztują 3 mniej? Karta, która najbliżej według mnie jest tego, tak wydaje mi się najbliżej, to jest Relic of Dimensions, który już niedługo będziemy żegnać co prawda ze standardu, bo będzie wyrotowywał, ale to jest 6 many, dobierz 2 karty i obniż ich koszt o 1 i popraw swoje kolejne relikty, czy ulepsz swoje kolejne relikty. To jest karta, która też zostaje polepszona przez poprzednie relikty, jasne, są jakieś komba do niej, bo można ją także z tą lokalizacją tam dwa razy rzucić, czy to jest dwa lokalizacja? Ta lokalizacja, która sprawia, że relikty się rzucają dwukrotnie. Jasne, są pewne synergie do tego. Ale tutaj trzeba, że tak powiem, dużo zrobić. Przy Manufacturing Error też trzeba dużo zrobić, bo jednak musimy nie grać zaklęć, ale jak patrzymy, nie grać ze stronników, ale jak patrzymy zaraz na kilka kolejnych kart, to może z tych stronników naprawdę grać nie będzie trzeba. I 6 many, a w zasadzie plus 3 many, bo ten koszt jest w zasadzie ujemny przy tej karcie. Chodzi mi o to, że produkujemy w ten sposób w zasadzie 3 dodatkowe many, bo wydajemy 6, ale dobieramy 3 karty i obniżamy ich o 3, czyli 6, 9 jest, generalnie wychodzimy na plus 3 i to jeszcze dobierając 3 karty. Kosmicznie dobrze wygląda ta karta w magu, który nie będzie miał zaklęć. Ale żeby powiedzieć, czy mag nie będzie miał zaklęć, czy będzie mógł tak grać, należy spojrzeć na kolejne karty. Spot the difference. Ponownie, jeśli nasz deck nie ma minionów, to będziemy dostawali podwojony ten efekt, a efekt to będzie przyzwanie w odkrycie tego stronnika o koszcie 3. Stronnicy o koście 3, jak patrzymy sobie na, nie wiem, na Badlandsy, czyli to, co z nami zostanie, o koszcie 3, neutralnie wyglądają spoko. Tutaj może zobaczmy sobie tylko minion. Nie do końca to miałem na myśli, o koszcie 3. To nie są słabe karty, możemy dostać jakieś takie fajne rzeczy, tutaj też są dosyć standardowe statystyki, tutaj mamy też dosyć standardowe statystyki, też, no możemy dostać 3 many 3-7 też, tutaj jest mnóstwo dobrych stronników, jak spojrzymy sobie dalej na Tytanów, tutaj też wyglądają całkiem spoko ci stronnicy. Oczywiście są niektórzy lepsi, niektórzy gorsi. Nie wiem, gorszym pewnie przykładem jest Mechlipper, jeśli nie mamy mechów. Albo, nie wiem, pewnie jakieś tutaj trzymane 2-2, które w zasadzie nic nie robi. Ale ponieważ to jest efekt odkryj, no to możemy naprawdę fajne rzeczy z tego zrobić. Naprawdę fajne rzeczy i myślę, że to Spot Difference będzie znowu bardzo dobrą turą czwartą. To będzie taka alternatywa tura czwarta do tego, co obecnie jest absolutnie najlepszą turą czwartą maga. Czyli oczywiście... Przepraszam, nie solistka, tylko nie stronnik, tylko też zaklęcie, czyli Cold Case. Cold Case pamiętajmy, że żegnamy, ale nie było chyba przez całe po prostu istnienie maga w tym ostatnim roku rotacyjnym lepszej tury niż tura druga Cosmic Keyboard i w turze czwartej mając wyekwipowany Cosmic Keyboard zagranie Cold Case. To było przez dosłownie cały czas najlepsze zagranie, jakie mieliśmy. Więc teraz Spot the Difference myślę, że będzie dobrym tego następcą. Ponownie, kolejny spell za 5. Frostleech Crossstitch. Piękna nazwa. Zadajemy 4 obrażenia bohaterowi. Jeśli on zginie, przyzywamy Elementala 3-6. Wodnego Elementala, który fryzuje. To jest dosyć standardowa karta maga, którą już widzieliśmy wielokrotnie. To jest oczywiście... Albo nie jest teraz w tym standardzie. Nie pamiętam, czy on teraz dołącza, czy nie, ale to jest... Jak spojrzymy sobie na Wild, to jest dokładnie karta dobrze znanego nam... Magma, dużo strasznych stronników za 4. O, jest tutaj. Piękny złoty Water Elemental. 5 many za te 4 obrażenia to jest fatalne oczywiście, ale i za darmo dostanie karty, która w zasadzie kosztuje normalnie 4.
Zadanie czterech obrażeń waha się pewnie między dwoma a trzema many, z jakimś już od razu średnim, powiedzmy nie jakimś super, ale okej efektem. Za pięć many do przyzwania elementala też wygląda dobrze. I co więcej, tutaj nie ma żadnego wymagania, że nie możemy grać speli, więc to jest ponownie uniwersalnie dobra karta, myślę, że maga. Watercolor Artist, przepiękny też chyba, że wiołakowy elemental. Tak, ten elemental jest nawet potwierdzony. 4 many 4-4, który dobiera nam Frost Spell i na końcu naszej tury obniża jego koszt o 1. Znaczy na początku naszej tury obniża jego koszt o 1. Bardzo ciekawa jest ta mechanika, że jakby on dobiera ten Frost Spell, ale robi to dopiero na początku naszej tury. I to myślę, że sprawia, że ta karta jest o wiele gorsza, bo jednak efekty na początku, a na końcu, a od razu, no jest duża różnica między tym. Raz, że nie będzie można oczywiście tego użyć do jakiegoś dzikiego komba, bo przeciwnik najprawdopodobniej to skliruje. To jest jednak 4 many 4-4, tak? Obecnie w mecie hulają rzeczy... Hulajo to jest chyba bardzo dobre słowo. Za 4 many 5-7, takie cuda hulają, albo mamy też w zasadzie dostęp w Tytanach do 4 many 7-7. Też nie zapominajmy o tym, że to zostaje z nami ten Imposing Anubisat. Średnio wygląda ta karta. W sensie nawet z tym obniżeniem kosztu? Nie wiem do końca. Nie podoba mi się za bardzo. 5 many 3-4, elemental ponownie do maga. Mag dostaje support dla elementali i nie grania stronników w deku, więc tutaj jakieś takie dwa bardzo pewien dysonans możemy mieć, jeśli chodzi o to, w którą stronę ma iść ta klasa. 5 many 3-4, elemental, który ma efekt miniaturyzacji, a swoim okrzykiem bojowym mrozi stronnika przeciwnika i dostaniemy armor równy jego atakowi. Jego, czyli tego stronnika, którego zamrozimy. No i oczywiście mamy jeszcze Slit Skatera, który robi dokładnie to samo, tylko jest wersją miniaturową. Bardzo dobra karta. Według mnie bardzo dobra karta do może elementalowego maga aż tak nie, ale do takiego po prostu kontrolnego maga. W sensie to jest bardzo dużo leczenia, to jest bardzo, bardzo mocne zagranie. Potem jeszcze mamy na kolejną turę tą wersję zminiaturyzowaną. To wygląda jak dobry sposób, żeby po prostu zatrzymać grę w miejscu. Ktoś by mógł powiedzieć, zamrozić ją. Arcane Defeater był podobnym także elementalem, który także dawał nam armor. Fajnie, że mag cały czas dostaje te jakieś takie defensywne opcje również, bo to jest zdecydowanie defensywna opcja. Raczej nie widzę tego w elementalowym deku, ponieważ na armorze nam nie zależy, a 5 many 3-4 to są mało ofensywne statystyki. 2 many schowany obiekt, schowana rzecz. Odkryjmy spell i ustawmy jego koszt na 1. Czyli w zasadzie za 3 many możemy sobie wybrać dowolny... przepraszam, nie odkryjmy spell, tylko odkryjmy sekret. Możemy sobie za 3 many zagrać dowolny sekret, jaki chcemy. Pytanie jest takie, czy mając Hidden Objects jest w ogóle sens grać inne sekrety? No bo to jest najlepszy sekret, jaki jest w grze, nie będąc sekretem. Bo to jest zatrzymany, wybieramy sobie sekret. Oczywiście przez Discovery Secret, ponieważ to jest tak napisane, to rozumiem, że odkrywamy sekret maga, tak? Że tutaj nie możemy dostać sekretu Huntera, Watra czy jakiegoś tam innego. Mag, pamiętajmy o tym, że ze sporą liczbą sekretów się będzie żegnać. To jest bardzo ważne, że już nie odkryjemy z tego Objection, nie odkryjemy z tego Vengeful Visage i nie odkryjemy z tego chyba, nie pamiętam, czy to zostaje. To zostaje... no właśnie, będzie bardzo mało sekretów tak swoją drogą w magu. I to jest jedyna sprawa, dlaczego Hidden Objects według mnie jest ok. Bo jakby Objection było w mecie, Hidden Object jest super ekstra kartą, jest auto-includem w dowolnym secret magu. Ponieważ liczba tych sekretów spada, to myślę, że siłę tej karty zobaczymy dopiero w jakimś kolejnym dodatku, jak faktycznie sekrety wyjdą, bo z tego co pamiętam, w tym dodatku żadnych sekretów dla maga nie będzie. Tak, nie będzie. Ale mamy jeszcze 3 karty fajne do zobaczenia, w zasadzie 2 i 1, którą już widzieliśmy. 4 many, 2, 3, jakie paskudne statystyki. Elemental, który swoim okrzykiem bojowym zada 2 obrażenia losowemu stronnikowi 3 razy. 4 many to jest praktycznie fireball na stronnika, więc... To jest losowy fireball, tak to nazwijmy. Nie na stronnika, tylko na oczywiście na dowolnego przeciwnika. Ja to przeczytałem na początku jako minion, ale chodzi oczywiście tak, że to może być twarz przeciwnika. Na pustym stole to jest po prostu darmowe ciałko 2-3 do fireballa w twarz przeciwnika, co nie jest, powiedzmy, super zagranym. Jakby jest okej, ale jest lepsze niż fireball, ale czy fireball jest jakimś super meta-defining kartą obecnie? No nie za bardzo. Jedno, czego troszeczkę nie rozumiem z tej karty, to jest, czy on wybiera losowego przeciwnika i zadaje mu 3 razy te obrażenia, czy 3 razy zadaje losowemu przeciwnikowi. Zakładam, że 3 razy losowemu przeciwnikowi, dzięki temu możemy rozdystrybuować ten damage i ponownie, to jest wtedy bardzo fajna karta zarówno do takiego, no, elemental, nie wiem, jakiegoś tempo maga, ale również jako kontrolna opcja. Tutaj nie ma żadnych wymagań na tej karcie, pamiętajmy. To jest tylko 4 many 2-3 i zadajemy 2 obrażenia trzem losowym przeciwnikom. To, że to jest przeciwnikom, to jest trochę słabe, ponieważ możliwe, że nie chcemy w kontrolnym rozwiązaniu iść w tym w twarz. Mi się przypomniała karta
za dwie many, tak? To jest spell za dwie many z Badlandsów, Heatwave, który jest bardzo podobny w tym sensie, że kosztuje oczywiście mniej, to jest zaklęcie, mamy ten quick draw, ale to zadaje dwa obrażenia w zasadzie trzem postaciom, trzem stronnikom, bo zadaje temu na środku i temu po lewej i po prawej, a quick draw to jeszcze w ogóle wszystkim, więc dodatkowo twarzy. Ten quick draw w przypadku tej karty chyba jest najmniej jakby faktycznie mającym znaczenie quick drawem, bo jak nasz przeciwnik ma już, bo w drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej turze, raczej przeciwnicy mają trzej lub mniej postaci na stole. Jak już naprawdę jest taki pełny stół, no to okej, możemy liczyć na to, że dekujemy Heatwave, ale to już jest bardzo takie, powiedziałbym, myślenie życzeniowe. Tak się to nazywa? Chyba nie. Dwa many w każdym razie, nie wiem czemu mając ten Heatwave miałbym grać triple weak Trickstera. Jeden pomysł, który mam, to jest po to po prostu, żeby zdublować, a w zasadzie zdublować ten efekt, który możemy mieć. Czyli więcej efektu po zadawania średnich obrażeń, powiedzmy, w kilku postaciom na stole. To jest jedyny powód, dla którego wyobrażam sobie granie tylko triple weak Trickstera, lub ewentualnie w tempo Elemental Magu. Zapinajcie pasy. L10 koszt będzie miał ten spell. Legendarny spell będzie to dla maga ze szkoły Arcane. I ja tylko powiem, że niby teoretycznie mamy coś takiego jak Vexalos, ale to już niestety wyrotowuje, jednak teoretycznie moglibyśmy to zarzucić dwa razy. Co zrobi ta galaktyczna, kula projekcji galaktyki, świetnie tłumaczone karty przeze mnie ponownie. Ona rzuca losowy spell o każdym koszcie, który rzuciliśmy w tej grze. Czyli jeśli rzuciliśmy jeden spell za jeden, dwa spell za dwa i jeden spell za trzy, to rzucimy ten spell za jeden i za trzy, ten jeden, który rzuciliśmy, a spośród tych dwóch za dwa, które rzuciliśmy, rzuci on jeden. Świetnie wytłumaczyłem tę kartę, wydaje mi się, że bardziej to jedynie skomplikowałem. Czy to jest dobra karta? No, zależy oczywiście to, do jakich speli mag będzie miał dostęp. Rzucenie Manufacturing Arrow jest super. Rzucenie w sumie tego za darmo jeszcze raz tej galaktycznej projekcji i tak dalej jest spoko. Rzucenie tego też jest spoko. Rzucenie... No, tego zależy, bo to jest jednak e-charakter, to nie jest enemy charakter i trochę żałuję, że jednak te spele, których, no come on, jakby nie ma sensu tego, w 90 iluś tam procentach przypadków nie ma sensu tego rzucać na swojego stronnika, albo na swoją twarz tym bardziej. Ta galaktyczna projekcja przez to będzie mogła nam troszeczkę, że tak powiem, backfire'ować, ale też pamiętajmy o tym, że z samego Hidden Objects będziemy już mogli nakarmić dwa tiry tego. Ja rozumiem, jeszcze przeczytajmy dokładnie tę kartę, że jeśli rzucamy spell o obniżonym koszcie... Ojej, to jeszcze targetuje przeciwników, jeśli się da? A no to nie, to żartowałem, to przepraszam, to jest świetne, to jest genialne wręcz w takim razie, to jest super rzucona karta. Tutaj ja rozumiem, że tutaj chodzi o ten oryginalny koszt, czyli jak na przykład odkryjemy sobie spell z Hidden Objects, że jest ten sekret i on kosztuje 3, ale zostanie ustawiony jego koszt na 1, to do tego orba się liczy jako spell za 3. Tak zakładam. To nie ma chyba aż takiego dużego znaczenia, bo byśmy pewnie ewentualnie mogli dostać darmowy jeden sekret do jakiejś innej trójki, którą byśmy grali, ale ponieważ mamy 4, 5, 6, 7 nie mamy, ale mamy 8. Mamy już 4 bardzo mocne tiry zaklęć zrobione za pomocą tej projekcji. W zasadzie 5, przepraszam, tirów zaklęć. 6, bo jeszcze sekret. No to dla samych tych sekretów, w sensie po prostu wrzucamy tę i tę kartę i do tego Galactic Projection Orb i nie wrzucamy sterowników, wypełniamy to jakimiś tam innymi takimi filler zaklęciami. Jest dobrze. Mag czaruje, hokus pokuje. Absolutnie. Hokus pokuje, co? Jedno tylko, co w tej pięknej synergii nie grania stronników, bo do Projection Orb nie musimy grać stronników, ale no już do tych kart, które supportują, to nie możemy ich grać. I to jest trochę smutne, ponieważ przez to ten Khadgar z bardzo mocnym, według mnie, okrzykiem bojowym, z bardzo mocną tą bronią, która rzuca te zaklęcia, z tą magiczną kulą wiedzy, no i trudno będzie wcisnąć tę kartę do tego deku. No chyba, że dosłownie będziemy grali tę jedną kartę, ale to też będzie bardzo rozbijało tę jednak naszą konsystencję i dobieranie. Nie, nie da się tego Khadgara grać w deku. Nawet jednego chyba stronnika nie można grać, bo to będzie bardzo psuło. Mag wygląda potężnie i przede wszystkim magicznie. Jak natomiast wygląda Priest? No i zaczniemy od matrony z plasteliny. Czy ja już mówiłem, że powinienem tłumaczyć te karty? Mam nadzieję, że tak. 6 many 3-7, miniaturyzacja, która ma prowokację i agonię przyzwi 4-4 Whelpa, który ma Elusive. Elusive to jest to, że nie może być targetowany przez spele ani Hero Power. Clay Whelp nie ma już prowokacji, to jest po prostu 4-4. I to ma jeszcze miniaturyzację. I to ma jeszcze bazowo taunta. 6 many 3-7, a w zasadzie 6 many 7-11,
które dodaje nam kolejne 1,55, w sensie tak czysto liczę statystyki, to jest bardzo dużo stat na dla Priesta. Priesta, który uwielbia postaci z dużą liczbą punktów życia, ponieważ może je leczyć. Clay Matriarch wygląda dobrze i może Dragon Priesta w takim razie zobaczymy, chociaż obecnie jakiegoś raportu chyba nie ma. Fly of the Shelves, 4 many spell, który zadaje jedno obrażenie wszystkim stronnikom przeciwnika i powtarzamy to za każdego smoka, jakiego trzymamy. Czy powiedziałem, że Priest nie ma supportu dla smoków? Otóż już teraz ma, znaczy ma karty supportujące. To pytanie, czy tu faktycznie dragony znajdziemy, ponieważ obecnie, tym się pożegnamy, to chyba zostaje w standardzie, to Priest ma jednego smoka klasowego, w sensie plus to, co dojdzie oczywiście. Są jakieś smoki, wiadomo, tutaj, jasne, ale to są raczej wypełniacze niż takie naprawdę mocne zagrania. Fly of the Shelves wygląda ok, 4 many zadaj, no jak mamy powiedzmy 2 smoki, no to zadaj 3 obrażenia, to nie jest aż takie słabe. To najbliżej jest chyba karty, to jest chyba najbliżej karty Fire Sail, tak mi się wydaje, albo tego Fire Sail, czyli 4 many zadaj 3 obrażenia wszystkim stronnikom, albo Hellfire'a, czyli generalnie za 4 many zadaj 3 obrażenia to już powinniśmy mieć jakąś wadę, lub albo jakieś wymaganie, czyli na przykład Fly of the Shelves. Mając 2 smoki to już jest dobre, mając więcej, no to robi się absolutny kosmos. Wygląda to jak solidny support do smoków. Wycisz przyjaznego stronnika, daj mu po tym wyciszeniu plus 1, plus 2 i to jest holy spell za 2 many. Przepraszam, to jest, nie stronnika, tylko wszystkich stronników. I to czyni, bo gdyby to był stronnik, to by była oczywiście fatalna karta, ale gdy to robisz wszystkim stronnikom, to jest nadal fatalna karta? W sensie to wycisza jednak tych stronników, tak? Nie chcemy wyciszyć Matriarcha, absolutnie. Nie chcemy wyciszyć też tego Clayma, nie, absolutnie. Może chcemy ewentualnie, w sumie też nie chcemy wyciszyć tego, co zostanie wyprodukowane, bo to też ma ten keyword elusive. 2 many daj, nie wiem, plus powiedzmy 2 albo 3 łamane na plus 4 albo 6, to jest mocny buff, ale to, że musimy to silencować? Może w jakimś Silence Priestie, ale kiedy ostatnio widzieliśmy Silence Priesta? Jakby czy te karty takie topowe, które się gra w Silence Priestie, czyli nasz wesoły Ancient Watcher, w ogóle mamy teraz w mecie tego Ancient Watchera? Nawet nie wiem. Nie, mamy totem tylko, ale był ten chyba tutaj zatrzymany kolega, trzymany 4-8, jakiś Humongous Razor Leaf, coś takiego, o jest. Tak, nawet pamiętam nazwę tej karty. No to może przy tym to jest okej, okay, ale... Ale Priest nie ma chyba innych efektów wyciszających własne postacie, z tego co pamiętam. Ma to, możemy, nie, to wypada, nie, to jest Festival Legends, to zostaje, ale to wypada i to wypada. Czyli jakby główny support do Silence Priesta wypada, więc zostajemy Purifying Power. Ja nie wiem, ja jestem sceptyczny co do tej karty. Scale Replica. Dobieramy swojego, dobieramy smoka o najniższym i największym koszcie. Dwa many dobierz dwie karty, to jest dobra karta, to jest dobry support do smoków. Nadal jedyne to, co mogę powiedzieć w tym momencie, kiedy dostajemy support do smoków, ale nie faktyczne smoki, to jest, gdzie są te faktyczne smoki? Ale idźmy dalej, bo właśnie takie cuda jeszcze odkryjemy dzisiaj. 5 many, 4-6. Okrzyk bojowy, który raz na grę, co jest... Pierwszy raz chyba wprowadzony właśnie z Wizbank Workshopem, razem z Hearthstone Brew mechaniką, czyli raz na grę tylko możemy przyzwać 5 innych smoków. Przepraszam, nie przyzwać. Jeśli przyzwaliśmy 5 innych smoków, dostajemy darmową turę. Darmowa tura to jest w zasadzie taki, no w cudzysłowie, masowy mana cheating i danie stronnikom tymczasowego Wind Fury. Tak to można jakoś tak na mechaniki bardziej podstawowe przełożyć. Przyzwanie 5 smoków, znaczy inaczej, to jest bardzo dobra karta, to jest świetny support do smoków, tylko gdzie są te smoki? To jest jedyne pytanie, bo w momencie, kiedy Priest będzie w stanie przyzwać 5 smoków, jak będzie to jeszcze zrobić, będzie w stanie to zrobić przed turą 5, to dostanie dodatkowej tury. Inaczej, jeśli Priest, to jest mój taki hot take, trochę strzał, jeśli Priest będzie w stanie faktycznie grać tę kartę właśnie około tury 5-6, bo będzie miał po prostu dobre smoki od pierwszej do piątej tury, to ta karta będzie znerfiona. 100%. 100%. Jeśli to będzie grywalne, to będzie znerfione. W sensie grywalne w rozumieniu nie, że oj, tam Priest będzie w stanie coś tam wykombinować, tylko to będzie znerfione. Nie wiem, czy można tutaj robić jakieś OTK próby, bo to jednak nadal kosztuje 5 many. Wiem, że na Wildzie u Maga to jest quest, który daje nam kartę, która daje nam właśnie możliwość zrobienia sobie dodatkowej tury za 5 many, co jest w sumie dosyć podobne wymaganiem do zagrania 5 smoków, tam trzeba zagrać jakieś tam zaklęcia spoza swojego deku, z tego co pamiętam. W każdym razie to jest podobny koszt i tam na Wildzie się dzielą cuda z tym, no ale Wild to jest Wild, tam ma być dziko, że tak powiem. U nas będzie no, trochę mniej dziko, bo mniej tych smoków będzie i na początku myślę, że ta karta może nie być aż taka OP,
ale w momencie, kiedy ona będzie grywana, to będzie znerfiona. To jest mój absolutny, absolutny hot take. Trzymany 2.5, twój Hero Power kosztuje 0. Ja uważam, że bardzo średnie, jeśli nawet nie słabe. Nie mam dużo więcej do powiedzenia na tej gracie. Papercraft Angel wygląda całkiem słodko, ten art. Tyle mogę powiedzieć o tej karcie, ale chyba nie wiem, czy będzie grywalna. Nie zależy aż, tam, aż tak bardzo nam na Hero Powerze. No oczywiście, to jest świetny dodatek do jakiegoś tam Shadow Anduin Priesta, ale znowu, tu mówimy o Wildzie, a ja, że tak powiem, o Wildzie się nie ekspertyzuję. Trzymane 3-3, Agonią, przepraszam, będziemy dostawali dwa bandaże zero many, które przyzwracają 3 życia. Bardzo fajna mechanika, bardzo fajna, że to jest Hairless Crafter, który sobie tam zrobił... Aha, jo, no przepraszam, myślałem, że to jest postać, która leczy innych. Nie, to jest raczej postać, która leczy siebie, bo sama sobie się czasami pewnie czymś tam ukuje. Chociaż on robi origami, a przy tym chyba ciężko jest się ukuć. No chyba, że się zatniemy papierem, ale to faktycznie może być, jak jesteśmy bardzo careless. W każdym razie, trzymany 3-3, które za 0 many będzie dawało te dwa bandaże. Wygląda ok, taki w porządku drop za 3, leczący, ewentualnie inne postacie. To też jest 0 many, to też jest za 0 many, może jakieś komba z tanimi zaklęciami tutaj wejdą, ale na razie to chyba nie za bardzo, bo z tego co pamiętam w mecie chyba nie ma jakichś rzeczy, które zostają i są bardzo mocnymi synergiami z zaklęciami, no bo to wypada, tak? Wiecie, to z tymi bandażami było bardzo fajne, ale to wypada, to też wypada w sumie. Tutaj nic nie widzę, szczerze mówiąc. To też wszystkie te nagi i te synergie zaklęciowe wypadają. No to może z Pelago... A nie, przepraszam, to też Natria, to też wypada. Nie wiem, może z jakimś Holy Spellem? Na razie Priest chyba nie ma tego, bo gdyby na przykład w standardzie była... Jest taka jakaś magiczna karta, co to ja o niej słyszałem, legendy, co to za cuda ona wyprawia. To jest... Zatrzymany stronnik chyba, tylko to nie jest spell. Mam nadzieję, że to teraz znajdę. To jest, z tego co pamiętam, jakiś trzymany chyba 1-5, który za każdym razem jak rzucamy spell, to on obniża koszt jakiegoś spella naszego. Wydawało mi się, że to jest w Priście, ale może teraz tej karty akurat nie jestem w stanie znaleźć. W każdym razie, no, na Wildzie będą się, jak to na Wildzie, działy absolutne cuda, prawda? Ale w standardzie to wydaje mi się, że tak średnio. Może pomyliłem coś? Może taka karta nie istnieje? Przepraszam, nie, nieważne. W każdym razie, Carlos Crafter wygląda spoko. 7 many, repackage. Będziemy rzeczy zamykać w pudełeczku, a dokładnie będziemy wpychali wszystkie miniony do pudełka, które będzie miało koszt 2 i potem wtasowujemy je wszystkie do deku oponenta. Okej, to jest mocny removal, to jest podobny removal chyba do jakiejś mass hysterii, wydaje mi się, że kiedyś też była taka karta, histeria, właśnie mass hysteria, która sprawia, że wszystko się atakuje, generalnie to jest taki mocny board kill, to jest tylko za 5 many, to jest za 7, bardzo ciekawa jest ta mechanika, smaczek na tej karcie, mniamniuśny, czy ona jest dobra, no za 7 many pozbywamy się w zasadzie wszystkiego, co jest na stole. Nie jest to value karta, ponieważ zwracamy te postaci przeciwnikowi w formie karty dodatkowej w jego deku, ale on musi jeszcze najpierw zapłacić za 2 many dodatkowe, tak? Zwiększamy średnio koszt każdego z tych stronników, nie wiem, jak to byli 3 stronnicy, no to zwiększamy koszt każdego stronnika tego średnio o 2/3 many. To jest bardzo już takie, raczej statystyczna metoda, niż faktycznie w jednej grze można to łatwo policzyć, ale myślę, że to jest dobry removal. Biorąc pod uwagę, że Priest sporo removali traci, bo jak sobie spojrzymy na... to, co wyrotowuje, czyli na Sunken City, to tutaj tracimy Whirlpool, bardzo duży mass removal. Tracimy chyba także coś z Natri, tak, Clean the Scene także Priest traci. Z Lich Kinga Priest, nie pamiętam, czy tam był jakiś removal taki gruby, no może niby to, ale też taki Secretary removal. Priest dużo tych removali traci. Jeśli ma być tą klasą, która jest odpowiedzialna za kontrolę, no to repackage musi się tu pojawić w takim dodatku. 4 many, 4-3, artysta kredowy. Nie kredkowy, bo to jest kreda. Okrzykiem bojowym on dobierze nam stronnika i transformuje go w losowego, legendarnego stronnika, zachowując jego statystyki i koszt. Czy to jest dobre? Raczej wątpię. No, czy przetransformujemy... Znaczy, chodzi o to, że możemy dobrać jakiegoś grubszego naszego stronnika i przetransformować w jakiś średni efekt legendarki, albo taki efekt, którego w ogóle nie potrzebujemy, albo... No nie wiem, no niby możemy dostać, wiecie, efekt Ragnarosa na jakimś tańszym stronniku, albo ale to jest losowy stronnicy legendarni.
Może przy tej ograniczonej puli, którą będziemy mieli na początku dodatku, może to będzie działać, ale poza tym to raczej tego nie widzę. Raza. Raza powraca. I tutaj specjalnie będziemy wracali do jednej karty, o której mówiliśmy wcześniej, która bez tego razy wyglądała fatalnie. Powiedziałem, że będzie działała fajnie z Razą, czy tam jakimś tam Shadow Anduinem na Wildzie, ale może nie tylko. 5-5, który sprawia, że do końca naszej gry, chciałem tylko zaznaczyć, zanim doczytamy ten efekt, tu nie ma żadnego wymogu. Tu nie ma, że o, nasz deck musi nie mieć stronników, nasz deck nie może mieć duplikatów, nasz deck może mieć tylko karty, nie wiem, o koszcie parzystym. Nie. Po prostu. Do końca naszej gry nasz Hero Power odświeża się za każdym razem, jak rzucimy kartę. I teraz nadal uważam, że ta synergia, którą tutaj mówiliśmy, o tę kartę, na którą ja tak szybko powiedziałem, że tylko ma ładną grafikę, nadal uważam, że to jest średnie, bo to jednak będzie nam dawało mnóstwo, ale leczenia. Priest nie ma obecnie, nie możemy sobie zagrać nawet Dark Bishop Benedict. Moment, to zostaje w standardzie? Ja bym przekonany, że to jest jakaś natria, że to jest jakiś... Uła. Uła, okej. Okay. Dark Bishop Benedictus zostaje w standardzie? Jeśli tak, no to wow, to może być ciekawa w takim razie karta. To może być bardzo ciekawa nawet karta. Ja byłem przekonany, że ten Dark Bishop Benedictus nie jest w standardzie. Czy możemy to szybko sprawdzić? Hearthstone Expansion, Core Update. Graphic text only, graphic of card, nie adjustments, tylko living i entering, poproszę. Uła. Hunter Mage, Priest. A nie, living, dobra, okej. Okay. Cieplutko się zrobiło, słuchajcie. No, zrobiło się bardzo cieplutko. Nie, Benedict pożegnamy ze standardu, więc Priest będzie się w stanie tylko z tym leczyć. I nie dziwię się, że będzie w stanie się tylko z tym leczyć, bo z tą kartą byśmy umożliwiali Priestowi robienie jakiegoś dzikiego OTK, a to nie jest miło, jak Priest robi OTK. Mało rzeczy generalnie jest uznawane, jak Priest robi. Priest jest jakaś bardzo chyba nielubiana klasa, z tego co wiem, chociaż ja ją... Ja wręcz uwielbiam. No ale cóż, z Benedictusem się żegnamy, więc nie będzie żadnej opcji na przetransformowanie tego naszego Hero Poweru na coś, co zadaje obrażenie, więc będziemy mogli tylko tym leczyć. Oczywiście wraca nasza... Ojej, czy ja to teraz znajdę? Wraca nasza justycjariuszka. Mariel i to ona będzie chyba za tam 4 czy 5 many, nawet będzie tańsza, więc będziemy mogli ulepszyć ten swój Hero Power, więc może taki healujący się w nieskończoność wręcz Priest powróci. Znowu kontrolny Priest? Niedużo osób chyba przepada właśnie za kontrolnymi Priestami, bo karty ich są wolne, są mocnymi removalami, masowymi removalami, a gry z nimi trwają bardzo, bardzo dużo. Niemniej, ja myślę, że ten raza może być grany, może właśnie z tą kartą, jednak to leczenie, to jest tylko leczenie, co nie? W sensie to nie aplikuje żadnej presji. I nie wiem, czy to będzie wystarczające, bo ten efekt wygląda kosmicznie dobrze, bo to jest jakby ten raza, który wcześniej, ten efekt, dostawaliśmy chyba dokładnie taki sam. Bo to był raza The Unchained, a ten jest The Resealed, swoją drogą, przepyszny smaczek karty, w sensie nawiązanie, takie wiecie, trochę przełamywanie lekko czwartej ściany, że tutaj taki, siaki, też może nie czwartej ściany, tylko bardziej takiego do nawiązania, bardzo ładna, świetna karta, jeśli chodzi o to, ale wcześniej ten efekt był za dosyć dużym wymaganiem, bo jak sobie sprawdzimy tę razę, to był, że jeśli nasz deck nie ma duplikatów, to nasz Hero Power kosztuje 0. Tutaj dostajemy podobny efekt, w sensie, bo ten efekt kosztu 0 dostajemy na karcie zatrzymany, a tutaj sprawiamy, że ona się ta rzecz się odświeża. Wcześniej ten efekt był na razie i na Shadow Anduin, chyba tak znajdę, może nie znajdę, Anduin. Tutaj mieliśmy z kolei ten Hero Power, który potem jak się... To są bardzo podobne efekty, tylko trochę na innych kartach. Jednak ponieważ nie ma tego jeszcze kluczowego elementu combo, czyli żeby ten nasz Hero Power zadawał obrażenia, to będzie tylko leczenie. No i Priest powraca do swojej kontrolnej formy, można powiedzieć. Tutaj nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć więcej. Kontrolnej drakoniańskiej, to nie jest chyba dobry przymiotnik od słowa dragon, to do swojej smoczej w każdym razie formy. To są karty Priesta i Maga, ja się bardzo, bardzo szczerząc nastawiam na to, co w Magu będzie, ale jeszcze nie wiemy, co będzie w Death Knight'cie, więc moje priorytety o to, które karty, którą klasę będę rozpracowywał najpierw, jeszcze są pod znakiem zapytania.
Jestem ciekawy, na jaką kartę wy z Priesta czekacie. Może bardziej z Maga lub Priesta czekacie najbardziej, no a póki co. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!